Do campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Na hasło wirtualna rzeczywistość najczęściej od razu widzimy gry, jakieś filmy 3D, no generalnie przestrzeń związaną z rozrywką, przestrzeń doświadczania nowego, ale w czasie wolnym, na przykład zwiedzanie świata bez wychodzenia z domu, albo inne atrakcyjne doświadczenia, które z wykorzystaniem gogli możemy pozyskać, czy możemy poznać dzięki właśnie wirtualnej rzeczywistości. A tymczasem wiar coraz śmielej wkracza do edukacji, coraz więcej programów edukacyjnych opiera się na wykorzystaniu, w staniu sztucznej inteligencji, ale też i rzeczywistości wirtualnej, która może nas zabrać do krainy nauki nieco bardziej namacalnie niż podręczniki wersji analogowej. No i właśnie o tym, do czego może przydać się VR w nauce matematyki, informatyki i różnych innych mądrych rzeczy, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, porozmawiam z naszą znakomitą gościnią, a jest nią dzisiaj dr Dorota Celińska-Kopczyńska z Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. Dara Cześć. Kiedyś Wydział Nauk Ekonomicznych również. Tak. Dorota, ja o tej edukacji wspominam nie bez powodu, bo czytałam, że całkiem niedawno wielką karierę medialną zrobiła jedna ze szkół podstawowych w Poznaniu. Numer 33 możemy zareklamować, która wykorzystała w nauce zdalnej w czasie pandemii VR. I oni przygotowywali lekcje zdalne dla uczniów. No to było nic nowego, bo szkoły musiały przejść na lekcje zdalne w czasie lockdownu. Ale oni zaprosili swoich uczniów, szkoły podstawowe, ale też i liceum, do świata wirtualnego, w którym uczyli matematykę. W którym uczyli geometrii, wpuszczali dzieciaki do świata. Tu mnie popraw, jeśli coś przekręciłam z cyberpankowej y, gry. Chyba tytuł jest Half-Life Alix być może znasz taką grę. I uczyli tam właśnie geometrii przestrzennej i angielskiego też uczono w ten sposób z wykorzystaniem VR-u. Wpuszczano dzieciaki do jakichś pokoi i tam uczono ich słówek, takich codziennego użytku. Czy to jest metoda, która jest używana również przez badaczy na uniwersytecie? Innymi słowy, czy wy wykorzystujecie ten VR do swoich celów? Czy to jest już naturalny element edukacji w waszym systemie edukacyjnym na wydziale? Nie, to, nie, to jeszcze jak najbardziej nie jest to, nie jest szeroko używane. My na razie po prostu mamy projekt, który zakłada, że badamy zachowanie się w szczególności geometrii nieuklidesowych w wirtualnej rzeczywistości. Chcielibyśmy, żeby później można było tego użyć na przykład do dydaktyki właśnie przestrzeni nieuklidesowych geometrii, ale co się z tego uda, to jeszcze nie wiemy. Nasz projekt jest inspirowany też badaniami ze świata, które też są w tym zakresie, ale z jednej strony, jak słyszę, że dzieciaki były tak puszczone do wiaru na. Dłuższy czas to troszkę mnie to przeraża, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, które do tej pory mamy i co też inni badacze mówią na temat właśnie przebywania dłużej lub krócej w tych szczególnie niezbyt typowych dla człowieka geometriach. No właśnie, bo mówisz tutaj o geometrii nieeuklidesowej, to może wyjaśnijmy co to jest. Mamy geometrię euklidesową, to jest ta... W płaszczyznach, którą my znamy ze szkoły, i pewnie większość słuchaczy zna i do XIX wieku, o ile pamiętam, to była jedyna geometria, którą. Nie się... do końca, bo już w starożytności zdawano sobie sprawę z istnienia co najmniej drugiej geometrii nieuklidesowej, czyli geometrii na sferze. Aha, dobra. Jeże... Prawdopodobnie słuchacze mogli już odczuć wpływ tej geometrii, na przykład jeżeli podróżują samolotem. Bo Wiadomo, świat jest sferyczny. Świat, świat nie jest płaski. To należy podkreślić. Tak, to należałoby podkreślić, więc nasza ziemia jednak nie zachowuje się jak płaska kartka papieru, nawet jeżeli lokalnie wydaje nam się, że tak jest ze względu na różnicę na różnicę w skali. Natomiast już właśnie w starożytności orientowano się, że jeżeli popłyniemy po trójkącie na oceanie czy na morzu, to nie będzie to tak nie będzie to nam się zgadzało z takim trójkątem, który narysowalibyśmy na mapie która jest płaską kartką papieru. No właśnie, to, 19... czekaj, o, tym o tym trójkącie to powiedzmy może, bo to jest y, taka informacja y, z szóstej mm -hmm. klasy, rozmawiałyśmy przed, y, przed spotkaniem tutaj, y, że jest taka przestrzeń, właśnie ta przestrzeń sferyczna, w której trójkąt nie ma y, trzech kątów o sumie y, miar kątów 180 stopni, tylko 270. I jest trójkąt, który ma trzy kąty proste. Gdzie ten trójkąt jest? Jeżeli weźmiemy globus i spróbujemy poprowadzić na nim trójkąt, to okaże się, że właśnie przez zakrzywienie otrzymamy, otrzymamy taki trójkąt, który nawet może mieć trzy kąty po 90 stopni. Ogólnie wynika problem z piątego postulatu Euklidesa. Prawdopodobnie większość słuchaczy zetknęła się z postulatami Eukidesa w szkole. O ile pierwsze cztery dotyczące natury punktów i płaszczyzny były niezbędne, to wobec piątego były, były wątpliwości i zastanawiano się przez długi czas, czy on jest tak naprawdę konieczny. I na początku jakoś nie powiązano właśnie problemów wynikających z nawigacji i zachowania się krzywych na morzu z tym postulatem. Przez długi czas matematycy próbowali udowodnić, że tak, on jest potrzebny i dowieść jego poprawności. Ten postulat on mówi, przypomnijmy? On mówi o zachowaniu się prostych równoległych, czyli, że jeżeli mamy dwie proste równoległe, to... Albo one się po prostu dokładnie, dokładnie się pokrywają, ewentualnie będą tylko dwie, które nie będą się nigdy spotykać stykać mm -hmm. ze sobą. Jeżeli byśmy spróbowali narysować dwie równoległe na globusie, to okaże się, że niestety one się stykają, bo one będą się stykać. A w czy to nie antypodach. są południki, prawda? Tak, to są, można patrzeć, że to są południki. Natomiast w XIX wieku pojawiły się osoby, które zajęły się tak zwaną geometrią hiperboliczną, i tam pokazano, że może być nieskończenie wiele prostych, które są równoległe i one. One będą miały wspólny punkt. One po prostu będą się względem siebie rozchodzić. I teraz powiedz mi, gdzie wy tu stosujecie VR? Bo my próbujemy sobie wyobrazić e, tak, może bardzo e, prosto, ten globus bez VR-u. Każdy globus widział, więc wie, jak to wygląda. Do czego stosujecie tutaj to, te, tę rzeczywistość wirtualną w swoich pracach naukowych czy badawczych? Poza tymi trzema geometriami, które są po prostu geometriami. Płaszczyzn jest jeszcze więcej ciekawych geometrii, które już z, nie są tylko dwuwymiarowe, ale są na przykład trójwymiarowe lub wyżej wymiarowe. I już obracanie się, i praca z tymi chociażby geometriami, które są trzywymiarowe, no nie jest tak łatwa do zwizualizowania. Oczywiście tu wydaje się nam, że to jest takie proste, bo mamy globus i możemy sobie to zwizualizować, ale modele, które pozwalałyby zaprezentować geometrię hiperboliczną w zasadzie nie były nawet znane do XIX wieku, tak początków XX. Bo w gruncie rzeczy proszę też zobaczyć, że nawet ten globus, gdybyśmy chcieli go przenieść. Na płaską kartkę papieru, czyli wykonać mapę, którą my doskonale jesteśmy obeznani na podstawie szkolnej edukacji, to okaz okazuje się, że musimy znaleźć jakieś sposoby na to, żeby y, to, co nie jest płaskie, Czyli naszą Ziemię przenieść na płaską kartkę papieru. Więc potrzebujemy chociażby jakichś projekcji, jakichś sposobów, żeby, żeby dokonać tłumaczenia pomiędzy czymś, co jest niepłaskie, a, a czymś, co, co właśnie płaskie jest. I teraz, jeżeli mamy taką dwuwymiarową przestrzeń, to ona dosyć dobrze się przekształca na płaszczyznę. Są to znane modele, jest ich dosyć dużo większość została wymyślona przez Beltrami'ego, a niestety jest nazywana nazwiskami innych osób, które później odkryły je ponownie. Na przykład Beltrami został tylko w modelu Kleina Bertlamiego, a coś, co być może jest właśnie najbardziej znane, czyli model Płankarego, również został przedstawiony przez Beltrami'ego, ale później został opisany ponownie przez Płankarego i dlatego jest tak nazywany. Więc są to modele, które jak najbardziej można przedstawić na kart, kartce papieru, ale już jeżeli się zajmujemy geometriami, które są trójwymiarowe, to jest to znacznie trudniej przenieść na kartkę papieru, i e, tak naprawdę tak, otrzymamy coś, ale to niekoniecznie jest wygodne, żeby, znaczy zawsze będzie niedoskonałe. Mhm. Zawsze będzie niedoskonałe z powodu tego, że to jest translacja czegoś, co jest niepłaskie na płaskie. Jeżeli spojrzymy na chociażby najpopularniejszy sposób przedstawiania mapy Ziemi, czyli, e, czyli Mercatora taka standardowa mapa świata to ona też jest niedoskonała, bo ona zniekształca kąty lub zniekształca odległości, więc na przykład zarzuca się, że Mercator właśnie ta projekcja była winą podejścia anglików do kolonializmu, bo wydawało im się, że na przykład Indie są takie małe, bo na tej mapie były małe, więc wszystkie projekcje, które mamy, mogą w jakiś sposób zniekształcać albo kąty, albo właśnie odległości. I o ile właśnie na takiej geometrii dwuwymiarowej to jeszcze nie jest problemem, to jeżeli próbujemy trójwymiarową przerzucić na kartkę, no to dostajemy już coś, ale to niekoniecznie będzie interpretowalne. Więc y, wygodniejszym sposobem jest na przykład zanurzyć naszego obserwatora w ten świat, żeby on mógł sobie po nim pochodzić. W szczególności, że na przykład y, to, co do tej pory omówiliśmy, to były geometrie izotropowe, czyli gdziekolwiek byśmy się znaleźli na tej kartce papieru, to wokół nas otoczenie, o ile nie ma jakichś specjalnych znaczników, wygląda tak samo. Jeżeli będziemy się przesuwać po tej kartce papieru, takiej, biały i wszystko będzie wyglądać tak samo. Natomiast są geometrie nieizotropowe, którymi ostatnio się zajmowali, zajmowaliśmy, które już tak ładnie się nie zachowują i w zależności od tego, gdzie się znajdziemy, możemy widzieć zupełnie inny świat, inaczej się zachowujący. Więc... Czy da się to przełożyć na jakąś okazję w świecie rzeczywistym, gdzie takie geometrie nieizotropowe można zobaczyć? Co, co to jest na przykład Jest spekulacja, może być? że kosmos jest, jest modelowany przez taką geometrię nieizotropową, są też drobne spekulacje, że niektóre z tych geometrii nieizotropowych mogłyby na przykład dobrze modelować połączenia neuronów w mózgu. Tutaj geometrie nieuklidesowe zdarzają się w zastosowaniu w realnym świecie. Hiperboliczną można łatwo znaleźć, bo to jest na przykład przybliżeniu listek sałaty czy rafa kor koralowa czyli mhm. geometria hiperboliczna, przez to, że pozwala umieścić na małym obszarze bardzo dużo przestrzeni, jest wykorzystywana jako optymalna, optymalna strategia przez żywe organizmy, które chcą zająć mało przestrzeni, a zdobyć na przykład dużo zasobów. Czyli jak porównamy właśnie rafę koralową, czy, czy listek sałaty, to widzimy, że. zakrzywiony każdą stronę, tak? Tystą? Przez właśnie za, zakrzywienia y, maksymalizuje w naszym euklidesowym świecie przestrzeń, którą może zająć. Natomiast te nieizotropowe już właśnie bardziej są spekulacje przez kosmologów, na przykład, że y, kosmos może się w ten sposób zachowywać, no nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. I tu wchodzi VR, który pozwala wejść do tego nieizotropowego świata geometrii, który sobie nie możemy wyobrazić. I, i, I co Wy tam robicie? To znaczy, to jest taka podróż po świecie, wypełnionym przez różne bryły. Czy Wy na tej podstawie coś liczycie? Wybacz, takie bardzo laickie pytania, ale dla człowieka, który nie pracuje w Instytucie Informatyki, to może być zupełnie nowa wiedza. Co taki badacz, naukowiec robi w takim świecie wiarowym, gdzie sobie te nieizotropowe geometrie ogląda? Po pierwsze, nawet izotropowe bywają ciekawe, jeżeli na przykład jest trójwymiarowa przestrzeń hiperboliczna. I chociażby Jeff Weeks, który przez ponad 45 lat zajmował się geometriami nieuklidesowymi, sam napisał w swoim paperze, że e, kiedy pierwszy raz założył okulary od VR i zobaczył trójwymiarową przestrzeń hiperboliczną, to jego zatkało, więc wreszcie mógł zobaczyć, mógł coś poczuć, jak to jest. E, ale tak, pierwszy krok to jest w ogóle zobaczyć. Bo gdy zostały na przykład zaproponowane przez Terstona chyba w latach 80. te geometrie, to w zasadzie, biorąc pod uwagę, jakim to jest wysiłkiem umysłowym, żeby sobie w ogóle wyobrazić te geometrie, a okazały się bardzo ważne z powodu pewnego, pewnej ważnej hipotezy wśród wśród. Matematyków, która bardzo długo była nieudowodniona. Był to jeden z problemów milenijnych, czyli taki, za który, za który można zdobyć milion dolarów. Została dowiedziona przez Grisze Perelmana, który zrzekł się nagrody. Charytatywny jest, naukowiec, tak, charytatywny. Do tej pory tego nie opublikował poza archiwem, czyli takim miejscem na preprinty, a mimo wszystko to jest jeden z ważniejszych dowodów ostatnich lat. To okazuje się, że właśnie po pierwsze zobaczyć, jak to działa, nabyć jakąś intuicję, czasem pozwala nam na przykład wymyśleć, gdzie tego można użyć. Więc pierwszy krok to jest po prostu zobaczyć, poczuć, dowiedzieć się, jak to działa, jeżeli nie potrafimy sobie tego wyobrazić. A później zastosowania się znajdą, chociażby do zabawy, chociaż jest też, są też bardziej poważne zastosowania geometrii nieukridesowych, chociażby w badaniach. Więc my na razie wyszliśmy od zabawy spróbowania czy to się da przenieść chociażby do naszej gry Hyper Rock, która pozwala na pobawienie się tym razem już rzeczywiście rozgrywką. Z, jakim, z jakąś fabułą w świecie, który nie jest Euklidesowy. Natomiast krokiem następnym jest próba przeniesienia chociażby metod z machine learningu, właśnie takich, które pozwalają wykorzystać, wykorzystać kształt danych. Czyli są to już badania z tak dosyć rozwijającej się dziedziny, która się nazywa topologiczna analiza danych, która zakłada, że właśnie skoro mamy na przykład tabele danych, która może być przedstawiona jako współrzędne w endymiarowej przestrzeni, to może się okazać, że po prostu te dane pochodzą z pewnej powierzchni, z pewnej rozmaitości. I jeżeli wykorzystamy wiedzę o tym, jaka to jest rozmaitość, lub będziemy próbowali nanieść je na jakąś rozmaitość, to możemy dowiedzieć się coś więcej o tych danych właśnie na podstawie ich kształtu. Tutaj akurat nie jest to aż tak skomplikowany przykład, ale taki ulubiony przykład dotyczący wstępnej statystyki, to jest, że dużo osób myśli o statystyce tylko pod kątem na przykład wartości średniej, mediany, maksymalnej, minimalnej. Natomiast można wygenerować zbiory danych, które będą miały podobne statystyki porządkowe. Natomiast jeżeli naniesiemy je chociażby na taką dwuwymiarową powierzchnię, okaże się, że Któreś prezentuje koło, któreś prezentuje kwadrat, któreś prezentuje chmurę, a jeszcze inne składa się w obrazek kotka. więc... I rozumiem, że pewnego razu wejdziemy do takiego świata, gdzie te dane będą zwizualizowane za pomocą tych kółek kotków i okaże się, że jest jakaś zupełnie nowa rzeczywistość statystyczna, której my nie poznajemy. Dorota, ale powiedz jeszcze parę słów o tej grze, bo to jest coś fascynującego. Wpuszczacie. Dzieciaki, młodzież, dorosłych, raczej, do taki, dorosłych, raczej na dorosłych na razie, do takiego świata, w którym te figury są dla nas nieoczywiste, których nie spotykamy poza listkiem sałaty i rafą koralową nigdzie. I co tam można w takim świecie? Wybacz, ja zupełnie nie jestem obeznana w grach komputerowych, więc w ogóle nie wiem, co tam się robi, ale w takim nieuklidesowym świecie tym bardziej nie wiem. Więc wchodzisz i co jest dalej? Znaczy, Hyperog już istnieje mniej więcej od 2011 roku, kiedy powstał jako taki szybki projekt Eryka, czyli mojego współautora, na Seven Day Roglike, czyli takiej corocznej imprezie, gdzie chętne osoby po prostu dostają tydzień na napisanie działającej gry, która jest w typie roglike, czyli rozgrywka jest turowa, jest tak zwany permadew, czyli jeżeli się zginie, to. Co do zasady nie ma saveów, zaczynamy od nowa. I, I nie ma pięciu żyć, które nie się pięciu kiedyś ma żyć miało. tutaj mm -hmm. raczej. No, można to trochę edukować, ale, ale ogólnie jest właśnie permatew, czyli że jeżeli się zginie, to jest, to jest już po prostu koniec. I, dodat, i dodatkowo jeszcze jest proceduralne, proceduralne generowanie, czyli każda rozgrywka jest zupełnie inna, bo jest oparta na losowości. Czyli to, że w tym miejscu pojawi nam się jeden potwór, którego. No, Albo, albo przed nim uciekniemy, albo go musimy podbić. Unicestwić. E, Unicestwić, dokładnie. To nie jest, nie jest powiedziane, że w następnej grze, nawet jeżeli zaczniemy w tej samej krainie, to natkniemy się dokładnie w tym samym miejscu na tego potwora i będzie to dokładnie ten sam potwór. Więc e, proceduralna ge generacja sprawia, że rogleki są... Praktycznie każda gra jest niepowtarzalna i tutaj nie chodzi tyle o wygranie, e, spełnienie jakiegoś questu, co w ogóle całą przygodę z przechodzeniem. I e, Eryk wtedy wpadł na pomysł, żeby właśnie wykorzystać to, to, że chociażby geometria, geometria hiperboliczna przez swoje zakrzywienie daje możliwości taktycznego wykorzystania tej geometrii do rozgrywki. I, chci, i, i w około 2015 roku hiperok trafił na SteamA w takim procesie, który się nazywał Greenlight. Później my się poznaliśmy, więc mniej więcej od tego czasu ja weszłam też w tworzenie Hiperoga, czy to przez sugestie, trochę poprawę grafiki, czy, czy w ogóle później sam pomysł, żeby wykorzystać hyperoga do badań naukowych. Eryk na początku nie był, nie był przekonany, on był pewny, że to będzie po prostu jego pet project, taki poza, poza uczelnią, zresztą nawet, żeby nie sugerować ludziom, że jest, że jest doktorem informatyki i napisał tę grę pod pseudonimem, więc Czasami bywa śmiesznie, jeżeli jesteśmy cytowani i trafiają się papery, gdzie jest właśnie, że papier na temat hiperoga jest napisany przez Kopczyńskich, a przecież, a przecież twórcy to są Państwo rok, więc Rozumiem, no, anonimizacja. No, anonimizacja. Ale dobra, poczekaj, Dorota. Wchodzi ten dorosły człowiek do tego świata nie hiperbolicznego czy hiperbolicznego, yy, i tam są jakieś zupełnie inne jakby doznania te, yy, yy, przestrzenne. Na tak. czym polega magia tego świata i czym on się różni od tego świata, w którym teraz tutaj siedzimy w studiu radiokaustu? Znaczy, tu jest jeszcze do powiedzenia, że po prostu hiperog nie jest tylko VR-em. VR pojawił się nie, niedawno. Yy, pierwsza wersja zakładała użycie. Modelu Płankary, chociaż teraz są możliwe różne modele, które pozwalają właśnie zaobserwować, jak ten świat działa. Jak odpalimy grę, okaże się, że unosimy się nad czymś, co wygląda jak kula. Niektórzy sądzą, że właśnie to jest gra na geometrii sferycznej. Nie, jest to po prostu specyficzna projekcja geometrii hiperbolicznej, której w zasadzie widzimy cały świat, który nas otacza, bo obrzeża tej kuli, tego okręgu w zasadzie powiedzmy lepiej, to są elementy, które są nieskończenie dalekie od nas. Świat składa się z kafelków. Bo tak samo jak w szachach możemy podzielić planszę na kwadraty, to tutaj, żeby wykonać po prostu pojedynczy ruch, wygodniej jest założyć, że właśnie nasza płaszczyzna jest w jakiś sposób pokafelkowana. Kafelki ośmioboczne nie, my akurat używamy sześciokątów i siedmiokątów, jest to taki podstawowy sposób. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego nie czworokąty, proszę sobie pomyśleć, że właśnie kafelkami możemy pokazać to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli o tym, że ta suma trójkątów może być problematyczna. Jeżeli pomyślimy o takim po prostu parkietarzu zwykłej podłogi, no to albo on jest najczęściej robiony za pomocą kwadratów, jakichś prostokątów, ewentualnie, jeżeli zakładamy, że jest jeden typ kafelków, bo może być ich. Więcej, to możemy efektywnie pokryć za pomocą sześciokątów. I teraz, jeżeli pomiędzy te sześciokąty gdzie niegdzie wstawimy pięciokąt, to otrzymamy coś, co jest znane ludziom jako piłka futbolowa. Bo będziemy zbierać część powierzchni przez to, że gdzie niegdzie pojawiły się, się figury, które mają mniej stopni niż sześciokąt, mniejszą sumę stopni. Natomiast, jeżeli gdzieniegdzie dodamy siedmiokąty, to będziemy mieć już więcej powierzchni, ona się będzie nam zakrzywiać, Rozszerzać, tylko tak fałdować, tak. mhm. i wtedy otrzymamy płaszczyznę hiperboliczną. I przez to, że właśnie mamy więcej przestrzeni do dyspozycji, dosyć szybko osoby, które nawet nigdy nie miały doświadczenia z geometrią i nie widziały nawet w życiu żadnego wzoru, bo to właśnie chcieliśmy uczyć geometrii hiperbolicznej bez wykorzystania wzorów, bardzo szybko na przykład uczą się, że jeżeli pojawia się wielu przeciwników, to łatwo sobie z nimi poradzić, na przykład przechodząc przez siedmiokąty, bo ci, prze ci przeciwnicy, żeby do nas dotrzeć, dotrzeć na naszą trasę, muszą w pewnym momencie przejść, Właśnie przez siedmiokąt, żeby bliżej się nas znaleźć, i nie mogą się wszyscy jednocześnie znaleźć na tym samym siedmiokącie, więc pozwala to na przykład na łatwą eliminację dużej grupy wrogów. Tak, raz po raz, jeżeli zauważymy, że właśnie można. Można przejść przez siedmiokąt. Co z tego wynika dla takich użytkowników dorosłych, którzy poza frajdem doświadczenia z właśnie geometrii czy kontaktu z geometrią nieuklidesową, no mają też przyjemność pokonywania kolejnych planż, jak to gracze? Czego uczymy się wchodząc do takiego świata? Które wy przygotowujecie. Po pierwsze, uczymy się wykorzystywać to, co wokół nas jest, bo plansze są tak pomyślane, żeby na przykład uczyć jakichś konceptów, które są związane z geometrią hiperboliczną i wykorzystywać właśnie to, że ten świat działa inaczej od naszego. Osoby, które grają, muszą się w pewnym momencie po prostu dowiedzieć, jak się poruszać. no Poza frafrajdą i coś, co wszyscy w zasadzie powtarzają, którzy zajmują się geometriami nieuklidesowymi. Niektórzy twierdzą, że y, te gry i pokazywanie geometrii biorąc pod uwagę, że ten świat podczas, podczas ruchu potrafi się nieco okręcać, jest trochę jakby emulowaniem doświadczeń narkotycznych, ale bez narkotyków. Także bezpieczny sposób i naukowy i bezpieczny. Naukowy, i także prawda, bo ta tak. gra jest dostępna bezpłatnie. Przypomnij proszę Dorota nazwę tej gry. Hyperrock. Chyba y, musimy zachęcić słuchaczy, żeby sami sięgnęli do tego świata, bo mam wrażenie, że próba przełożenia tego na płaską kartkę i e, przerysowania tej gry w takim dwuwymiarowym tutaj e, obszarze naszej rozmowy może być trudna, więc kto nie doświadczył ten. To znaczy, ekran jest, jest płaski, świadczy. więc taka podstawowa gra jest właśnie na tej płaszczyźnie dwuwymiarowej, ale razem z tym, jak po prostu odkrywaliśmy różne dodatkowe obszary geometrii czy topologii, po prostu chcieliśmy rozszerzyć tę grę, żeby właśnie pozwalała i zobaczyć różne modele płaszczyzny, Płaszczyzny hiperbolicznej, bo model płankarego, mimo że popularny, nie jest jedynym modelem, pozwolić właśnie sprawdzić, jak, jak się zmienia wokół nas świat, jeżeli poruszamy się po tej, po tej płaszczyźnie, jak się zachowują na przykład bosowie, bo przez to, że na przykład Hiperok ma jednego bosa, który jest po prostu nieskończony. Więc... Nie zdradzaj więcej, Dorota. Zachęcamy, tak. zachęcamy słuchaczy do tego, żeby sami doświadczyli hiperbolicznej, nieeuklidesowej geometrii w przyjemny sposób, jak można połączyć naukę z zabawą, ale też i z vr o którym dzisiaj rozmawiałyśmy. Tak, Dorota. Jest my dopiero liznęłyśmy dzisiaj ten wątek VR-u i Waszych badań, i liczę na to, że to jest pierwsze spotkanie z wielu następnych i będziemy śledzić Wasze badania, Wasz projekt i to, co uda Wam się wyciągnąć z badań wiarowych, ale nie tylko. Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. To już. Naszym gościem była dr Dorota Celińska-Kopczyńska z Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Yeah,